Cześć wszystkim, tutaj ja, Blink Scorpion. No i dzisiaj plan z zombie z hard mode, kolejny odcinek. Już nie wiem, który się pogubiłem, w każdym razie chyba niedługo już ukończę ten tryb i w sumie, no fajnie. Bo taki tryb jednak jest trudny, w sensie nie wiem, czy ukończę, bo to jest naprawdę trudne. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Na niego trzeba bardzo uważać. Ale w sumie, że nie tak bardzo, bo mogę postawić doniczkę. Ta squasha może wezmę. Cherry bomb. I co jeszcze? Bo na zmianę zaledwie ofensywnych roślin. I po tej to mine. Dobrze. Nie, co ja zrobiłem. Cherry bomb. Ale pewnie było lepiej postawić. Dobrze, nieważne. Okej, dwa conheady. No ale to klasyk jest. Że będą dwa. Okej. Chyba tutaj cabbage. Nie rozwali konheda, dlatego tutaj trzeba wymyślić jakieś inteligentniejsze rozwiązanie niż po prostu katapusta. Czyli cabbage. No. Diax, okej. O! Buckethead, kto by pomyślał? Mogę powiedzieć, że to mani tej doniczce wygląda strasznie dziwnie. Dobrze, muszę robić więcej tych rzędów doniczkowych. Dobra, szpaj rozwalony, kabel, dawaj. Nie! Okej. Okay. Udało się ochronić doniczkę. Dobrze, to trochę tak... Nie rozwali konfetę, dlatego ty dam mu... kolegę na pomoc. Dobrze. Na razie idzie spoko, tylko wynoszę sobie też kapić pulty. Ponieważ jak mam tych tak mało, to jednak słabo. No po co właśnie wstałem Sunflower? Przecież lepiej żebym wystawił po prostu doniczkę, ona jest tańsza niż Sunflower. Dobrze. Konhot chyba niestety przeżyje, co mi się nie podoba. Okej. Okay. Czemu ty się tu pojawiasz? Dobrze, mam nadzieję, że uda mi się to przejść. Ginie, jak ja cię nie lubię, bo masz więcej niezwyczajnych zombie. W dodatku skaczesz. Na szczęście mam chociaż mniej niż kontakt. Okej, dobrze. Chyba idzie dobrze. No, jak on przeżył? Nie, no, zostaw Sunflowera mojego pięknego. Dobrze, że nie mam Twin Sunflower, bo gdybym tutaj postawił Twin Sunflower, to ten Twin Sunflower nie pożyłby zbyt długo, jak ten bandy zombie jest taki strasznie szybki. Dużo bucketheadów jest, ale jak będę miał dużo kawałek kultów, to ich rozwalę. A tu w ogóle nie mam nic do ochrony. Jakby teraz zauważyłem. Dobrze, rozsadzam ich. Ale no i słońce jakieś dostałem. No już, gin. Możesz zginąć, proszę, zgin. Dobrze, to sam ciekawy pultem. Nie, co ja zrobiłem? Pchnąłem przez przypadek, no. No, już. Ile on ma 60 życia, ciekawy pult, to chyba 2. Czyli na 30 hitów.
Okej. Nie no, czemu go? Tylko tutaj, gdzie musi być ten flag bucket, tylko jest naprawdę szybki. Potrzebuję więcej kabić pultów. Myślę, że przejdę ten poziom 5-2. Wow, ile tych zombich skoczków jest. Groby. Dobra, zapomniałem o grobach. One w ogóle się pojawiają. Dużo point, to byłem. Dobra, zgniata już ich talent. Okej. Dobra, bucket head. Słuchaj, niestety nie mogę ci tak pozwolić, żebyś wszedł mi do domu. Dwóch tu w ogóle jest tych skoczków. Dobrze. Idzie to dobrze nawet. Idzie mi dobrze, chyba. To się idzie spoko może, że tak bardziej się wydarzy. Zastanawiam się też, od którego poziomu ja zacząłem grać tę serię Plants vs. Zombies na dachu. Nie pamiętam, kiedy ja to zacząłem nagrywać, od którego poziomu. W sensie. Bo to była stara seria. A ja ją pamiętam nadal. Ale na pewno tego poziomu na pewno nie było. Jechałem już, to było chyba od poziomu 5-6, jakoś tak chyba. A to jest 5-2. Dobrze, tutaj trzeba zastąpić telnatem. Nie wiem, czy to jest... Dobra, doniczka jest... nie doniczka, tylko ten, pumpkina. W sumie Plants vs. Zombies jest na razie moją ulubioną serię, nawet wolę to nagrywać niż Plants vs. Zombies 3. Właśnie nie wiem, czemu tak bardzo lubię ten hard mode. W sensie może to dlatego, że po prostu Plants vs. Zombies 1 jest naprawdę łatwą grą. A tutaj mam jest jakieś wyzwanie, które już nie jest takie łatwe wcale. No jest to troszeczkę lata. A raczej dużo telnatów, dobra. Tu mogę wstawić pumpkina, a tutaj squasha, bo nie mam nic innego. No, już squash się skończył, ale mam telnatów za to. Tutaj jak bandy zamieci bolwę roślinkę, to jak widzisz znak bandziego zębiaka, to raczej nie rozwalisz go. Tutaj jest nawet, jest taki szybki, że może porwać wybuchową roślinę, to łatwo, bo zazwyczaj jest to możliwe, ale prawie nikomu się to nie zdarzało, to jest strasznie trudne, trzeba specjalnie zrobić tak, żeby on chciał to zrobić, bo normalnie jest to w ogóle niemożliwe. Trzeba mieć taki dosyć świetny refleks po prostu. Wstępuję tego orzecha, orzechem, który ma pełne życie. W ogóle chyba bardzo dużo ludzi myśli, że to jest ziemniak, ale to nie jest ziemniak, to jest orzech. W sensie, ja też na przykład myślałem, że to jest ziemniak, ale to jest orzech. To wygląda jak ziemniak. No tu, no zobaczcie, widać, że no wygląda tak jak ziemniak taki. Ale to jest ziemniak, to zatrzymam teraz. Dobrze, to gdzieś trzeba wystać czerwą, bo tylko gdzie pytań, no ile, po co mi tyle słońc, no. Trzeba wystać tyle tych słońc, strasznie dużo. Dobra. Pieniądze. No, gińcie już, naprawdę. Dobra, kukurydza odblokowana. I ta kukurydza jest dość słaba. Tutaj chyba się nie przyjdę, więc będę miał tego kabyć pulty. Zazwyczaj używam i kukurydzy kabyć pulty, ale tutaj... Nie wiem, zobacz. Dobra, wezmę. Tak. Dla Grave'a tym razem biorę. I co jeszcze by wziąć?
Moim zdaniem te roślinki. O nie. Ale nie. Czy mi się zdaje, czy ta animacja jest jakby taka przerwana? Dobra, squash czy potato mine? Moim zdaniem squash jest znacznie lepszy. Tutaj. Czyli bo nie wziąłem, ale dobra, trudno. Okej, już. Ile ich jest? Dobrze, już. Spokojnie. Pewnie tutaj są obok siebie, tutaj squasha mogę ich nazwać. Łatwo. Dobrze. Spokojnie. To tylko ja, to nic takiego. Dobrze, nie wiem, jak mówił już. Dobrze. Dobrze, chociaż do nich daje 50 moins. Ale już na przykład na Brutal Mode nie daje 50 coins. Daje 25 normalnie. Nie, Brutal Mode też zamierzam przejść. Co się bardziej. Ale to dlatego, że na przykład dostałem taką sugestię w komentarzu i mi się podoba ona. Brutal Mode chyba jest trudniejszy niż Hard Mode, ale jakby tak. Tak nie jestem pewien. Widziałem, że jestem na YouTube o tym Brutal Mode, musiałem zobaczyć, jak wygląda ten tryb. No i. Z tego co pamiętam, to tam no, po prostu jest inny, ale chyba trudniejszy. Sącik tam daje 25 słońc, jak mówiłem już, i co jest jeszcze inne? No, coś na pewno, nie pamiętam już co. To się ogólnie to napisze, że ma różne rodzaje pocisków i takie tam. Dobra, ale nie teraz tego mówię, to trzeba zacząć na odcinek, kiedy nagram z tego. Ale to jeszcze za jakiś czas będzie dopiero. Dobrze. Kukurydzę zamrażę tutaj zamiast z normalnym masłem. Tak, dziwne to jest. Dobrze. No i rzucaj masłem, no tutaj jest potrzebny, dobra. Kukurydza nawet jest spoko, lepsze niż w normalnej grze, na pewno. Chociaż nie wiem, na kusie jest zamraża, ale to potem jeszcze spowalnie trzeba stwierdzić, czy jest lepsza, czy gorsza. Jest porównywalna, więc powiem. Drabina zombie. Dobrze. On nie jest jakimś naprawdę silnym zombiakiem. Dobrze, no to tutaj doniczka. I co jeszcze? Cabbage Bolt tutaj. Hej, dobra, zginął już. No dobrze, chyba idzie dobrze. Co ja w ogóle gadam? Chyba tutaj tal na tym zestawie. Naprawdę, ty jeszcze żyjesz tutaj? Zostaw mnie już, no. Zostaw mnie moje rośliny, zostaw konfet. Dobra, to nie jest konfet, to już jest zwyczajny zombie. Pięknie tutaj rozwalamy zombiaki. No już, naprawdę gin. Możesz zginąć już zombiaku, pozwalam ci zginąć. Dobrze, no i jeszcze jakaś. Oda, idealnie, mamy już cały rząd defensywnych roślin. Tylko problem jest z drabiną zombie. Ponieważ on zostawi drabinę na nich i każdy zombie będzie mógł tak normalnie przejść. Więc dlatego na niego trzeba zostawić coś specjalnego. A tu mi się chyba nie uda, niestety. To mi się nie podoba, już założył drabinę. Na szczęście drabina pewnie w czasie znika. O nie, nie tu ten bucket.
Czy teraz ma soma splash damage, czy nie ma? No zaraz będę się tu wysadzić z kosza. No nie, no jak? Jest, udało się. No zostawcie się. Myślę, że tutaj też wystawię drabinę, ale trudno, muszę dać wystawić drabinę. O, tak, ma splash damage, ale tylko, że drugiego spowalnia, nie zamraża. To w sensie ta kukurydza ma splash damage. Żeby było jasne. Trudne to jest przez tych zombiaków z drabiną. Normalnie na tak nie biorę takich defensywnych roślin, ale tutaj to jest potrzebne. Tu jest taka horda zombie. Ej no, zostaw. No, nie to jest żart chyba. Zatem typ jest naprawdę trudny. Jak widzę, tu już poziom trzeci z dachu jest trudny. I to co to będzie dopiero jakiś poziom, gdzie Gargantuar będzie na mnie wyskakiwał. Dobrze. Dobra, jakoś idzie. Strasznie słabo, no ale idzie. Mówię tak na każdym odcinku, wiem. Nie, nie, no zostaw go i bosterno. Naprawdę on jeszcze żyje. Jak on jeszcze żyje? Na jego przede wszystkim nie mogę sobie na niego talnata. Dobrze, ja już nie wiem co ja robię. Może chyba przegrał ten poziom. Idzie tutaj tragicznie. Tylko tutaj idzie dobrze jakoś. Dobra, trzeba było wziąć papieki jalapeno, bo one niszczą drabiny. Nie no, dobrze, idzie tragicznie. Dlaczego było dobrze, teraz idzie tragicznie? Tylko tutaj, nie wiem czemu, ale tutaj jakoś idzie dobrze. Dobra, znikajcie drabiny. Bez sensu wziąć tego Bastera, bo te drabiny nie utrudniają. Wow! Taki skosz. Teraz moc, dobra. To nie fala. Pełne skupienie. Jest ich dużo. I to bardzo dużo. Nie, tutaj już wejdzie. Nie. Nie. Nawet pieniążków nie mogę zebrać. Potwornie ich dużo było. Nie dałem rady. Spróbuję kiedy indziej. Może chociaż coś fajnego się odblokowało tutaj. Czemu to jest w ogóle jako minigierka zaliczane? Bo ja trochę tego nie znam. A Limbo Page. A to, się zaczyna jako minigierka tutaj? A wiemy co chodzi, nie. Okej, zobaczmy. Co to jest? A nie, to jakiś survival jest. Nie jest jakiegoś, nie jest jakiegoś survivalu. Nie coś jest survival. No, spróbuję jeszcze raz przejść te wazony, próbuję już tak długo przechodzić. Tak, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, Shonen David. Czy to jest w ogóle możliwe przejść te wazony?
No. Co ja zrobiłem? Nie. Czy on sobie poradzę z nim? Okej. Dobrze, idzie dobrze. Tylko poczekaj, masz plantę, jeśli na to, żeby powiedzieć, co tu jest. Ale tak muszę się przygotować do tego. Mi tak mogę sobie to i pitać tutaj, bo to nie oznacza czegoś wielkiego, ale jednak lepiej się przygotować na to. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, udało się. No, przynajmniej to ukończyłem. No, trudno. Jeszcze jest to. Co? Naprawdę mogę mieć tutaj orzecha wybuchowego? O nie, tylko nie on. No, zniknął mi. Okej. Plantern. Okej, co by jeszcze tutaj zrobić? Czyli to są strasznie... Czyli to są tak, strasznie wytrzymałe zombiaki, okej. Co tu jest strzelbą? Dobra. Są gigagagan, dobra, zauważam. Ja już to mam przegrane jeszcze. Ale to jest fajniejsze niż poprzednie. Tutaj tego futbolisty nie mogą zwać, dobra. Ostatnia próba, ja najwyżej jutro spróbuję. No. Ładuj się po tej tomani. Naprawdę. Nie. No teraz, ja wiem, że miałem się z najpróbować, ale muszę teraz spróbować. No co? Nie. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku to tyle. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i nara. Tak, nara.